gdzie lepiej pieniędzy trzymać na koncie i dlaczego lepiej nie za dużo? Pytanie o to, ile pieniędzy powinno znajdować się na koncie, interesuje wielu z nas nie tylko po to, by porównać się z innymi, ale też by lepiej zarządzać swoimi finansami. Niemcy, znani ze swojej oszczędności i dyscypliny w gospodarowaniu pieniędzmi, często stanowią dla nas punkt odniesienia. Średnie saldo na niemieckich kontach różni się w zależności od wieku. Według badania Deutsche Bank z 2023 roku młodzi ludzie w wieku 16-24 lata mają średnio około 1400 euro na koncie, a w grupie wiekowej 25-34 lata kwota ta wzrasta do 2200 euro. W przypadku osób w wieku 35-44 lata średnia wynosi 2600 euro, a najstarsi powyżej 75 roku życia trzymają w banku nawet 4200 euro. W Polsce kwoty te są znacznie niższe. Badania pokazują, że na koncie przeciętnego Polaka często znajduje się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Różnice wynikają zarówno z dochodów, jak i podejścia do oszczędzania. Wiele osób w Polsce trzyma swoje oszczędności w gotówce lub na lokatach, co sprawia, że saldo bieżące może być mylące. Jedną z najciekawszych kwestii związanych z posiadaniem pieniędzy na koncie jest pytanie, czy można mieć ich za dużo. Okazuje się, że tak. Pieniądze trzymane na zwykłym koncie bankowym, zwłaszcza jeśli nie są oprocentowane, po prostu tracą na wartości. Dlatego eksperci zalecają, by na koncie bieżącym trzymać tyle, ile potrzebujemy na pokrycie miesięcznych wydatków i ewentualny niewielki zapas. Resztę warto przenieść na konta oszczędnościowe lub zainwestować. Dla tych, którzy chcą pomnażać swoje środki, najlepszym rozwiązaniem są konta oszczędnościowe lub inwestycyjne. W Niemczech coraz większą popularność zyskują konta typu Tagesgeld, które oferują elastyczność i oprocentowanie na poziomie około 3%. Kliknij po więcej na polskiobserwator.eu.